proszę Państwa, teraz chwila, na którą wszyscy pewnie Państwo czekacie, ponieważ od wielu lat, od 1995 roku na tej aukcji licytowane jest serduszko, którego dzisiaj ofiarodawcami i w latach poprzednich również jest Akademia Marynarki Wojennej. Co roku odbywa się u nas od paru lat już wybór Miss Akademii Marynarki Wojennej. W tym roku mamy tutaj trzy panie, które jeśli można by je również poprosić ze mną. Ale jaka jest cena wywoławcza, przepraszam? Żeby nic nie pędzić. Czy to idzie w komplecie, panie komandorze? Nie, te panie tylko tutaj... Podadzą cenę. Tak, znaczy nie. Serduszko, żeby nic nie pędzić, zaczynamy od złotów. Proszę Państwa, no w eksperymentach posuwamy się coraz dalej. Przed chwilą sprzedawaliśmy filiżankę Villeroy Bosch albo Villeroy und Buch, w zależności od z której strony tam Renu się mieszka. Za 10 zł zaczynaliśmy, a teraz proszę Państwa, no powiedzmy brutalnie, kawał szczerego złota, bo to po prostu oprócz tego, że jest to wyrób jubilerski z okolicznościowym napisem, no to jest to po prostu kawał szczerego złota. I pan komandor na własną odpowiedzialność, rozumiem, że jest to uzgodnione z wszystkimi władzami edukacyjnymi i wojskowymi, mówi złotówka. Znaczy ja rozumiem, że pan w razie czego pokryje ten deficyt, który powstanie, jeżeli to sprzedamy za 2 złote na przykład. Jest szansa kupić złote serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprzedajemy to serduszko i może dzisiaj wydarzy się rzecz niebywała, może, do tej pory, przez kilka długich lat, pan komandor wie, od ilu lat to serduszko krąży? Od 5. Od 5 mówi pan komandor. Od 5 lat, proszę Państwa, nikomu się... Ale ciekawe, dlaczego od 5, jak tu jest napisane 1995, to od 15 pewnie. Od 5 jest posiadane w Akademii Marynarki Wojennej. Proszę Państwa, bo to jest serduszko wykonane w 1995, ono wtedy po raz pierwszy się pojawiło na licytacji, a potem wskutek długiej i skomplikowanej historii znalazło się w rękach Akademii Marynarki Wojennej, która jest tak przemyślna, tak życzliwa całej idei Wielkiej Orkiestry, że sama to serduszko kupuje, potem za rok je ofiarowuje na cele Wielkiej Orkiestry, a potem wygrywa je w licytacji po raz kolejny. I rzeczywiście od kiedy uruchomili ten oscylator, chociaż może wymyśl Zygmunt lepsze słowo, bo za oscylator się siedzi. Baksik, pamiętacie Państwo. W każdym razie, od kiedy wymyślili ten mechanizm finansowy, to nikomu nie udało się ich przebić. Może dzisiaj. Może dzisiaj. Proszę Państwa, to teraz chciałem tylko zapytać, wyjaśnić rolę Pana Komandora. Czy Pan będzie licytował w imieniu Akademii Marynarki Wojennej? To poproszę Pana o miejsce. Panie tutaj uatrakcyjniają serduszko, trzymając je i pokazując Państwu. Ja rozumiem, że teraz panowie podchorążowie pokażecie, co możecie, nie? Bo to jest okazja tutaj przed władzami akademickimi błysnąć ofiarnością. A zatem zaczynamy ten niebywały eksperyment ekonomiczno-socjologiczno-charytatywny. Zygmunt, bądź bardzo uważny, bo tu będzie na pewno wiele, wiele sępów. Jeszcze nie zaczęliśmy. Uwaga! Złotówka! Kto da więcej? 20 złotych podchorążowie. 50. 300. 300? 500 złotych. 500 do góry, ale pan mówił 1000 złotych mamy. 1000 złotych, panowie podchorążowie, no były dopiero 5 postąpień. Oni zbierają. Dobra, to tam się damy czas, żeby się podchorążowie zrzucili. Słucham. Akademia Marynarki Wojennej 1500, brawo. Przypomnę tylko, że przed licytacją stwierdzili, że jest niemożliwe, żeby ktokolwiek z nimi wygrał. Ha, zobaczymy, proszę Państwa. 2000 złotych, proszę Państwa. 2000 złotych za to szczero złote serduszko. Powoli zaczynamy 2000 złotych. Tak to już jest kwota poważna? Podejrzewam. Jeszcze nie widzę poruszenia w szeregach mundurowych. Słucham Pana. 2500 powiedział Janusz Kaczmarek. Proszę Państwa, brawa dla tego Pana. 3000 złotych. 3000 złotych. To zdaje się, pobiliśmy rekord. No mówię. Jeszcze nie, a nie, jeszcze do rekordu, jeszcze trochę.
3000 zł. Pobiliśmy rekord rozgrzewki, tak bym to powiedział. Bar, proszę bardzo, potwierdza. Bar ma wysokie obroty. Bar to potwierdza, dobrze? 3500 zł. Proszę Państwa, Państwo tego nie widzę, ja widzę tą nerwowość wśród podchorążych. Tam już wysupłują tego i te słonie się pokazują co kolejne. 3500 zł, żeby się zrzucić, to już jednak jest, prawda, akcja trochę lepistyczna. Dzwonią do kolegów. Słucham? A nie, to nie było po sobie. 4000 zł, na to czekaliśmy, proszę Państwa. To jest właśnie to. No, proszę Państwa, jest nieźle, ale do rekordu jeszcze daleko, proszę Państwa. 4000 zł, taką mamy aktualną cenę wylicytowaną, czy w trakcie licytacji, za szczero złote serduszko. Teraz Państwu zdradzę trochę więcej, bo może nabierzecie jeszcze ochoty. Mianowicie, kto wykonał to złote serduszko? Wykonali je, o dziwo, bydgoscy złotnicy dla dzieci. Czyli ono przywędrowało do Gdyni po licytacji takich serduszek, która była prowadzona drogą telewizyjną swego czasu. Bydgoscy złotnicy ofiarowali to Jerzemu Owsiakowi. Ten wystawił pewną ilość takich serduszek w 1995 roku na licytację. Ktoś z Gdyni je wylicytował, potem je ofiarował tutaj dla naszej akcji. No a potem dalszą historię już Państwo znacie. Przejęła to marynarka wojenna i trzyma w swoich mocnych rękach jak ster, o, jak ster jakiejś korwety, a może to nie jest fajne słowo, przepraszam, korwety nie powinno się wspominać. 4000 zł, stoimy na tym poziomie. Zakończyła się ta licytacja, zmieniłaby się historia. Historia by się zachwiała, proszę Państwa, ale pewnie by sobie jakoś dała radę, bo ona sobie zawsze daje radę. Różne rewolucje przeszła. Mamy 4000 zł i powolutku przechodzimy do tego, co Państwo lubią najbardziej, a mianowicie do mówienia 4000 zł po raz pierwszy. Słucham Pana Komandora. Pan Komandor jest konsekwentny i chce podtrzymać tradycję. Zobaczymy, czy mu się to uda. Widziałem duży spokój na twarzy Pana Komandora. Znaczy rezerwy są jeszcze spore. Pan Komandor nie jest komandorem rezerwy, mój drogi Zygmuncie. W związku z tym może sobie pozwolić na taki spokój. Nie wyrwał go nagle na jakieś ćwiczenia. On po prostu cały czas na tych ćwiczeniach jest. 4500 zł po raz pierwszy, proszę Państwa. I 5000. To wielkie brawa. Bo jedno już osiągnęliśmy, wyrównaliśmy rekord ceny tego serduszka. Tylko proszę Państwa, czy ktoś jeszcze na sali pamięta takie nazwisko Sergiej Bubka? Ukraiński tyczkarz, który jeździł z meetingu na meeting i zawsze poprawiał o 1 cm swój rekord świata. Myśmy nie poprawili. Stoimy na poziomie starego rekordu sprzed lat, sprzed kryzysu, no sprzed różnych innych rzeczy, sprzed wyborów samorządowych, sprzed wyborów MIS. Marek, no, skoro przywołałeś Sergeja Bubkę, to ja to przypomnę, że jego wyniki zaczynały się od 6. No to tak, jakby nie było. 5. To jeszcze duże pole do popisu. 5 to skakał nawet jeszcze taki zapomniany Sokołowski, nie mówiąc już o naszym Władku. Pokaż Władka, bo ja nie... Zresztą wszyscy znają, to jest Władka. 5000 zł, proszę Państwa, po raz pierwszy. 5000 zł po raz pierwszy. 5000 zł po raz drugi. Słucham Pana. Ale myślałem, że jakieś zastrzeżenia do regulaminu licytacji. 5500, proszę Państwa. Wielkie brawo. 6000, dobrze zrozumiałem. 6000. Jest ta szósteczka z przodu, o którą chodziło. Szósteczkę mamy, chociaż proszę Państwa, pan Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski namawiał, żeby licytować po złotówce. Chwała Bogu, żeście go Państwa nie posłuchali, bo byśmy byli teraz dopiero pewnie przy 620 zł albo 624, a mamy 6000. 6000 zł to już jest całkiem przyzwoita cena. Ja jeszcze na koniec, zanim to sprzedamy i póki jeszcze to mogę brać do ręki sobie tak, jakby to było moje, to powiem Państwu, że to nie są jacyś anonimowi bydgoscy złotnicy, którzy ofiarowali to dzieciom. To są, proszę Państwa, złotnicy, którzy się tutaj uwiecznili na tym kawałku szczerego złota i są to pan KS,
pan JP, pan SW, pan AK, a przepraszam, pani AK, PK, TS, LK i WJ. Brawo. Więc proszę Państwa, jest to sygnowany wyrób, tak? To nie jest anonimowy jakiś produkt tam nie wiadomo kogo czy z fabryki, tylko rzemieślniczy wyrób, który ma swoich autorów. Proszę Państwa, wystarczy pojechać do Bydgoszczy, przejść się tam po jakimś deptaku, patrzymy, złotnik, tak? Władysław Jasiński, sprawdzamy, WJ, no to ten. Także proszę Państwa, to jest dzieło sztuki sygnowane nazwiskami autorów i to pozwala nam przejść do ostatniej fazy tej licytacji. Tak myślę, że ostatniej, może jestem małego serca. 6000 złotych po raz pierwszy. Co? Proszę? 6000 złotych po raz drugi. Słucham pana. Kontratak Akademii Marynarki Wojennej. 6500 złotych. No będą chudsze obiadki, panowie. Będą chudsze obiadki, ale dzieci za to będą operowane sprawnie, te, o które dba Jurek Owsiak i my wszyscy tutaj zgromadzeni. 6500 złotych po raz pierwszy. 6500 złotych po raz drugi. 7000. I nie, ale dobrze, 7000 złotych. Najwyraźniej ktoś tutaj postanowił nie popuścić Akademii Marynarki Wojennej. Chyba jesteśmy świadkami zakrętu. We wspaniałych warunkach, we wspaniałych kontaktach, jeżeli chodzi o Marynarkę Wojenną. Także nie ma. To się skończy, to się skończy. To się może skończyć. W każdym razie, proszę Państwa, mamy 7000 złotych po raz, który to? Pierwszy. 7000 złotych po raz pierwszy. A jeszcze się wychylę, zajrzę do baru. Do baru zaglądam. Bar wzięty. Tam bar jest wzięty i w związku z tym pani nie ma czasu, musi wydawać drinki, o czym państwu delikatnie przypominamy. Tam są drinki, tam są różne drobne zakąski, bardzo drobne, takie właściwie paluszki. No ale bar o sobie parę razy przypomniał, więc wypada poświęcić mu tą krótką chwilę, a teraz Widziałem ruchy przy klawiaturze telefonu pana komandora, co może znaczyć konsultację na najwyższym szczeblu. Zatem nie trać wiary, nie trać wiary. Tak. Była zgoda kwestora na to, że czasowo zawiesi się drugie dania. I słuchamy co dalej. 7000 złotych po raz drugi. To już jest po raz drugi. 7000 złotych po raz drugi. Cóż za spokój. 7000 złotych po raz trzeci. Gratulujemy panu. Myślę, że tutaj w tradycji stanie się zadość i również to serduszko ujrzymy przyszłej orkiestrze świątecznej. Jestem zbieraczem, kolekcjonerem już od 22 lat. Serduszko trafia na pewno w dobre ręce. Jestem przedsiębiorcą tu gdyńskim też już od ponad 20 lat. Więc podejrzewam, że w najbliższym czasie to serduszko chyba wróci na licytację. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że przysługuje panu możliwość uściśnięcia prawych dłoni pani pod chorążą.